Dalej trwają negocjacje umowy społecznej między górnikami a rządem w sprawie likwidacji górnictwa. W ciągu kilku tygodni formuła będzie wypracowana, zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. We wrześniu minionego roku rząd porozumiał się ze stroną społeczną w sprawie harmonogramu likwidacji górnictwa w Polsce. Wtedy rozpoczęły się prace nad kształtem umowy społecznej w sprawie wsparcia likwidacji górnictwa. Wiele kwestii nadal pozostaje spornych. Jako strona rządowa uważamy, że propozycje związków zawodowych, na przykład w zakresie gwarancji zatrudnienia, są nie do zrealizowania w formie na przykład zapisów ustawowych. Bezpieczeństwo pracowników sektora górniczego to podstawa. Chodzi między innymi o zapewnienie miejsc pracy czy emerytur. Są też propozycje strony społecznej, które wykraczają poza prawo pracy. Na przykład pokrycie z budżetu państwa różnicy w wynagrodzeniach przy wyjściu z górnictwa i pracy u innego pracodawcy. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówi, że niektóre z tych propozycji są po prostu nierealne. Jednak niedługo umowa ma być wypracowana. Potrzebujemy jeszcze co najmniej kilku tygodni, aby wypracować taką formułę, która będzie do zaakceptowania nie tylko przez rząd i stronę społeczną, ale także między innymi przez marszałka województwa śląskiego i te samorządy, które będą reprezentować również ten wymiar lokalny tego porozumienia. Zgodnie z przyjętym we wrześniu porozumieniem, ostatnia tona węgla ma wyjechać z polskich kopalń w 2049 roku.